Karolina Cichowska, Zuzanna Kobrzyńska, Małgorzata Kalinowska-Iszkowska, Ewa Bartnik, Barbara Nowacka, Lucja Krzemień. Założyłam fundację Girls Code Fun, która uczy dziewczynek kodowania. Zajmuję się informatyką. Genetyką, w zasadzie genetyką człowieka, głównie badaniem chorób mitochondrialnych. Prowadzę fundację Girls Code Fun. A jestem z wykształcenia informatyczką, a pracuję jako kanclerz na Polsko-Japońskiej Akademii Techniki Informacyjnej. Jestem biologiem. Bardzo mało kobiet w tym siedzi. Jeśli tylko 10% studiujących informatykę są kobietami, to jest jakiś powód na to. Nie jest tylko problem w Polsce, ale w Stanach też, na całym świecie. Jest bardzo wyraźne potem to, jak gdyby zanikanie kobiet na kolejnych etapach kariery. To ma różne powody. Polskie panie profesor też mają światową sławę, a w Polsce nikt o nich nie słyszał. No, głównie to niestety jest stereotyp pani, która pracuje w laboratorium, ma grube jak tenka okulary i się nie myje. Na przykład programista to jest taki mężczyzna, brudny, nieogolony, nieuczesany. Programują nie tylko komputery, ale maszyny różne i roboty. I ludzie jak nam opowiadają, że jak ludzie się dowiadują, czym one się zajmują, to są w szoku. Że, a ty nie wyglądasz jak taka kobieta, która się tym zajmuje. One zawsze się dziwią, ale jak ona ma wyglądać w takim razie? Wytyka im się nie, że są nieprzygotowane, bo się po prostu nie przygotowały, tylko że się są nieprzygotowane, bo są dziewczętami. Żadna krzywda się nie stanie, jak będziemy tak samo podchodzić do talentów i potrzeb i zainteresowań chłopców i dziewczyn. To nie płeć decyduje o tym, czym lubimy się bardziej bawić, tylko nasze predyspozycje. I po prostu trzeba dawać dzieciom możliwości wszystkie. Jak będą miały pełen wybór, wybiorą to, co je naprawdę interesuje. I tutaj nie powinniśmy się ograniczać i trzymać tych schematów utartych. Trzeba po prostu zwyczajnie z tym walczyć, protestować przeciwko takim niesprawiedliwym, krzywdzącym uwagom i wierzyć w siebie. Nauczyciel to jest ktoś taki, kto potrafi wytłumaczyć, zainteresować, nie zanudzić i to można robić na różne sposoby. Przynosić na zajęcia jakieś pomocy naukowe, w tym sensie, że takie przedmioty jak biologia albo chemia to są nauki, które opisują no, świat i rzeczywistość, w związku z tym uczenie się ich w teorii jest po prostu nudne. Co więcej, takie doświadczenia można też przeprowadzać w klasie za jakieś minimalne pieniądze. Widzimy, co się dzieje. Jeśli byśmy miały zajęcia dla chłopaków i dla dziewczynek, rodzice to widzą i myślą, o, no to okej, okay, dla mojego Tomka zapiszę go na to, prawda, a moją córeczkę zapiszę na balet. A nawet czasami nie myślą o tym, że ona może i to robić. A jak widzą, że są zajęcia dla dziewczynek tylko, to wtedy myślą, okej, może też na mojej Zuzi, prawda? Żeby zabierali swoje dzieci do takich miejsc jak Centrum Nauki Kopernik, jak Muzeum Ziemi. Pokazywanie, jak działa świat, zabieranie dzieci w przyrodę, że tak powiem. Pokazywanie im robaków, ptaków, roślin. To wszystko jest fascynujące. Spróbujcie, chociaż spróbujcie. Wejdźcie w to, spróbujcie, nigdy nie wiadomo. Jeśli się nie spodoba, to się nie spodoba, ale nie bójcie się tak tego. To jest kierunek absolutnie dla kobiet, żeby nie powiedzieć dla dziewczyn, bo tutaj wiek nie gra roli.
Jest to tak fantastyczny zawód, który nie wymaga siły fizycznej, wymaga pewnej drobiazgowości, szczególnie w programowaniu. Czyli jest to zawód wymarzony dla nas, dla kobiet, dla dziewczyn. To jest dziś fascynujące, ile rzeczy już odkryto w tak niewielkim czasie, a jak wiele jeszcze można zrobić, jak można zmienić nawet prostymi rzeczami świata, jak wiele można wynaleźć. Najfascynujące jest to, że skończywszy takie studia, ma się gwarancję tak naprawdę dobrej, ciekawej pracy, czyli niezależność. Miałam przefantastyczną nauczycielkę biologii, która, to nawet nie chodzi o to, że mieliśmy lekcje, na których byłyby jakieś pomoce naukowe czy jakieś rzeczy do oglądania, bo tego nie było, ale ona miała taką pasję i tak zaraźliwą, taki entuzjazm do tego, co opowiadała. Ja do tej pory pamiętam, jak ona sobie opowiada, że jest taka mała komórka i ta komórka sobie myśli i to było po prostu tak świetne. Zainteresowani, jak rzeczy działają. To może być na poziomie, jak działa mikrofala, może być na poziomie, jak działa jamnik. Nie w sensie, żeby go rozłożyć na kawałki pierwsze, ale powiedzmy, co się dzieje, że to działa. Dlaczego drzewo jest żywe, skoro się nie ruszy? Bo nasz też taki goal jest, żeby dziewczynki zaczęły myśleć o tym, że one mogą coś tworzyć. Tak? Że one nie są tylko takie passive users technologii, tylko active. Też jest taka jedna grupa w szkole, zajęcia pozaszkolne, gdzie pamiętam, jak na pierwszy dzień zajęć przyszły dziewczynki, usiadły. Jedna z nich zauważyła, i to są młodsze dziewczynki, 8 lat wszystkie. Jedna z nich zauważyła, że nie ma chłopaków na zajęciach. I powiedziała, nie ma chłopaków? Yes! I była taka szczęśliwa, że tylko dziewczynki. A to nas też ucieszyło. Trochę inaczej myślą, inaczej takie wychodzą, takie podbudowane z tych zajęć. Naprawdę ważne jest, co ma się tu i co ma się tu. Nie bójcie się.